No tak, ledwo raz podnieśli ceny biletów, już mówią o kolejnych podwyżkach. A ja tu stoję od 20 minut, ten czerwono-żółty złom nie przyjeżdża. Na przystanku byłem 10 minut wcześniej, bo wiadomo, zdarza się autobusom chwilę wcześniej pojawić. Problem w tym, że jest już 10 minut po wyznaczonym czasie. W gruncie rzeczy nawet nie dziwię się, że nikt nie pokusił się o wywieszenie rozkładu. Po co, skoro i tak jeżdżą jak chcą. Paliwo po 6 zł, taksówki jeszcze droższe, a autobusu w ogóle nie ma. Jak jeździć, panie premierze? Jak jeździć? No cóż, nie ma co przesadnie narzekać. Są przecież jakieś alternatywy. Jedną z nich jest możliwość umówienia się na podwózkę. Coraz popularniejszy sposób przemieszczania się, więc może warto spróbować. Smartfonowa aplikacja Oto Dojazd ułatwia korzystanie z usługi o tej samej nazwie. Dzięki niej mamy dostęp do ogłoszeń zarówno kierowców, jak i osób szukających podwózki. Oferty pochodzą z całego terytorium Polski i podróżować można zarówno pomiędzy miastami, jak i na terenie jednego. Fajnie, że istnieje też możliwość odnalezienia cyklicznych ofert. W ten sposób łatwo obniżymy koszty dojazdu do pracy czy uczelni. Szata graficzna została odpowiednio przemyślana i znalezienie ogłoszenia lub zamieszczenie nowego jest bardzo proste. Wystarczy wpisać punkt początkowy i końcowy, a następnie kliknąć odpowiedni przycisk, czyli szukaj lub dodaj. Jeśli nie znamy adresu, można posłużyć się mapką. Klikamy palcem miejsce początku i końca. W ten sposób też zadziała. Choć Oto Dojazd jest stosunkowo młodą usługą, to nie miałem problemu z odnalezieniem kilku osób, które jeżdżą podobnymi do mnie trasami. W przyszłości będzie pewnie tylko coraz lepiej. Zalety korzystania z tej aplikacji są niepodważalne. Przejazd mamy w ustalonych godzinach, w komfortowych warunkach samochodu, a koszty dzięki podziałowi na kilka osób stają się o wiele niższe. Przy okazji zmniejszamy korki, bo jedno auto to nie cztery, a co za tym idzie, maleje też ilość spalin. Wszystko brzmi bardzo dobrze. Oczywiście znajdzie się też kilka wad. Podstawową są pewne wątpliwości co do zabezpieczeń. Jasne, kiedy bierzemy autostopowicze, ryzykujemy bardziej, ale nadal wypadałoby lepiej weryfikować użytkowników aplikacji. Teraz wystarczy, że podajemy jakiekolwiek imię i nazwisko oraz adres mailowy. Ewentualnie, co łatwiejsze do późniejszego zweryfikowania, można zalogować się przez Facebook. Tak czy inaczej, przydałaby się dodatkowa weryfikacja, na przykład poprzez kod wysłany SMS-em. Nie ma jednak co narzekać, moja podwózka już jest. Cześć Wojtek, siema Maciek, chciałem.